Na tym filmie z finansów pokażę Wam, jak można obliczyć tutaj średnią stopę zwrotu z obligacji, kiedy będziemy znali tylko kilka takich elementów, jak czas trwania tej obligacji i po ile my ją kupowaliśmy, jaka była zapisana na niej wartość nominalna i jakie były obiecane, zapisane w tej obligacji odsetki. Czyli ten wzór, który ja tutaj pokazuję, można by było powiedzieć, że to jest tak zwana średnia stopa zwrotu, ile my przeciętnie zarabiamy na danej obligacji, w zależności od tego, jaki był obiecany kupon, czyli odsetki wypłacane cyklicznie, ile wynosiła wartość nominalna, tu zapisano dużo literką M, ile wynosiła ta cena oraz jak długo trwała ta obligacja. Wzór został wzięty ze strony internetowej. Nieraz sama korzystałam ze wzorów znalezionych w internecie, ale ten wzór był tym, którym ja potrzebowałam, bo takie liczenie YTM ze wzorów, gdzie YTM był liczony do potęgi, bo jak najmniej zrozumiałe i nie jest sprawnie obliczyć innego wzoru jak z tego, kiedy podany jest kupon, wartość nominalna, cena i czas trwania takiej obligacji. Jeżeli podany jest kupon, czyli tak zwane obiecane odsetki wynikające z posiadania danej obligacji, podana jest cena zakupu, jak i wartość nominalna, bardzo sprawnie możemy obliczyć tutaj tą stopę zwrotu w terminie do wykupu. Czyli podajemy, ile przeciętnie co roku dostajemy na zakończenie każdego okresu z tytułu posiadania obligacji, ile wynosiła ta wartość nominalna, po ile my to kupowaliśmy, na jak długo posiadamy tą obligację, czyli jak długo trwa ten termin do wykupu. I to, co obliczymy, będzie można zinterpretować jako stopę dochodu w okresie do wykupu,